Na memoriale Wiesława Hanczarka spotykamy pana Kazimierza Lacha. Pan Kazimierz, jak ktoś gdzieś tam ogląda życie publiczne, to w przeszłości był bardzo aktywnym działaczem branży rolnej, takim zrzeszającym rolników, ale dzisiaj jest pan typowo dla swojej pasji. Panie Kazimierzu, jak to jest, że pan jest takim zapalonym szachistą? Bo tutaj na tych memoriałach, czy Alfreda Chrobaka, czy Wiesława Hanczarka, pan często występuje. Jeżeli chodzi o szachy, to jest moja pasja od dawna. Sprzed 20 lat, kiedy jeszcze studiowałem i potem poszedłem do pracy, ale ten bakcyl szachowy jeszcze tam został. No i teraz już na emeryturze od czasu do czasu na tym turnieju, w tych turniejach uczestniczę. Przekazał pan tego bakcyla synowi, bo dzisiaj pan też występuje z synem, on też również gra. Jak wam idzie w ogóle jakby rodzinnie? Czy lepszy jest ojciec czy syn? No to trudno powiedzieć, bo raz ojciec, raz syn, a tu w turnieju idzie to jak normalnie, czyli nie za dobrze i nie źle. No bo pan jest amatorem takim, który grywa, rozumiem, od czasu do czasu, tutaj przyjeżdżają zawodnicy, nawet na przykład może pan trafić na zawodnicy, na mistrza. Mają tytuły mistrzów, mają kategorie różne, pierwinki, kandydaci na mistrzów. A ja to tak amatorsko sobie pogrywam. Co się panu podoba w szachach? Co jest takiego, co pana wciąga? Nie wiem, są popularne dyscypliny te ruchowe, bieganie, piłka nożna, siatkówka, a szachy? No i zawsze byłem ścisłowcem i ceniłem taktykę i strategię, a w szachach to jest właśnie ta możliwość, że można się w tym zakresie wykazać. Mm-hmm. Tutaj to jest memoriał Wiesława Hanczarka. Nie wiem, czy pan jeszcze kojarzy, bo to 20 lat minęło od tego momentu, kiedy to był sponsor taki. Tak, i to pamiętam jeszcze pierwszy turniej tutaj. I no to już 20 lat minęło. Mm-hmm. To pan 20 lat, myśli pan, że występuje w tym... Ale nie wszystkie. Nie wszystkie. Ale większość rozumiem, że pan zaliczył. Ale jest jeszcze drugi turniej, ten, który niedaleko stąd będzie prawdopodobnie w Sokole organizowany, czyli w PCS-ie, dzisiaj się tak mówi. Tam jest ten słynny rogalik. To jest turniej Alfreda Chrobaka. Smakują panu? Ojca prezesa. No tak, tak. No to ten turniej to już ma taką sławę, że... Rogalik z cynamonem. Bardziej się liczy ten rogalik, aniżeli wynik turniejowy. No nie tylko, tam wynik to zawsze, jak się wygra, no to jest pewna satysfakcja, nie? Chociaż jedną partię. Pamięta pan, właśnie, czy to jest tak, że pamięta pan, że coś tutaj pan jedną wygrał, czy jakiś był wynik w trakcie tych startów tutaj? No jak byłem młodszy, wie pan, to miałem też i wyniki. Nawet jakieś tam nagrody się zdobywało. Okay. No ale teraz 71 lat, to już, wie pan, nie ten umysł, nie ten refleks, zresztą szachiści to mają spowolniony. No właśnie, refleks szachisty. Także, no to już tak raczej dla przyjemności, nie dla wyników. Zresztą gro tutaj obecne to też chyba tylko gra dla przyjemności. Bo w tym wieku już kariery szachowej nie zrobię. Kariery nie, ale mimo wszystko daje pan przykład innym i może ktoś podąży pana śladem. No, jako zachęta. No syn już zaczął. No i o to chodzi. Dzięki bardzo. Dziękuję. To jest tego jeszcze, proszę zaczekać.